Muzyka wyłącznie na żywo. Teatr Powszechny w Radomiu zaprasza. Za reklamę dziękujemy. Autopromocja. Są tacy. Uprawiam nic nie robienie. I tacy. No chyba o to chodzi w sporcie, żeby się zmęczyć, prawda? A więc... Bardzo lubię chodzić do siłowni. Leniwie się poddać atmosferze. Bo... Ruch jest koniecznie potrzebny, ale wszystko należy robić z umiarem. Ale odrobina szaleństwa nikomu jeszcze nie zaszkodziła. A więc aktywna sobota będzie w sam raz. Małgośka Kron, 6 rano. No to jesteśmy umówieni. Autopromocja. Kobiecy wieczór w radiu dla Ciebie. 21:07 na zegarach. Moja wielka biba. Pod takim hasłem rozpoczniemy tę część naszego dzisiejszego spotkania. No ciekawe, jakie mają Państwo skojarzenia. I czy z modą, bo z modą powinny się one właśnie kojarzyć. No i tyle na razie, a reszta to już pani reżyser, reżyser filmu. No już naprawdę prawie wszystko zdradziłam, więc milczę, gramy. I za chwilę przedstawiam gościa. Judyta Fibiger, pani reżyser, jak wspominałam, filmu Moja wielka biba, bo tak chciałam znienacka zapowiedzieć pani spotkanie z nami. Powiedziałam, z czym się państwu kojarzy hasło Moja wielka biba i tak sobie myślę, że ciekawe, ciekawe. Komu się z modą skojarzyło? Dobry wieczór. Dobry wieczór prosto pani, dobry wieczór państwu. Tak, dokładnie. Dzięki, bo to ze Stanów przylecieć i wpaść od razu w taki rytm, to duży szacunek. Ale miło, to jest bardzo miłe. Kobiece wieczory są pożądane. Wspaniałe, ale miałyście parę kobiecych wieczorów w tych Stanach z bohaterką filmu, którą czas przedstawić. Barbara Hulanicki. Polka,
urodzona przed wojną w Warszawie i twórczyni właściwie chyba jednej z największych rewolucji modowej w latach 60. Założycielka Biby, która na początku była malutkim butikiem, a z biegiem lat stała się prawdziwym imperium, takim nie tylko modowym, ale w ogóle lifestyle'owym, takim prawdziwym domem towarowym. To ona miała flamingi pierwsza na dachu, a nam się wydaje, że to jest trend ostatnich lat, właściwie roku. Czego ona nie miała pierwsza, mogłybyśmy tu spędzić kilka dni. Taką była prekursorką naprawdę wielu rzeczy. Dla mnie fascynujące jest to takie female driven, to się bardzo teraz popularnie i ładnie to nazywa, ponieważ to było pierwsze przedsiębiorstwo w zasadzie prawie w 100% kierowane przez kobiety. Tam oprócz męża Barbary, który był jej partnerem i twórcą, założycielem z nią tego sklepu, to tam rządziły dziewczyny i one były najważniejsze. I mnie bardzo to ciekawi w tym filmie. Chciała się temu przyjrzeć, jak w latach 60., w przełomie później lat 70., jak to mogło być widziane, taka młoda dziewczyna, która ma polskie pochodzenie, nagle ma tak oszałamiające sukcesy, a wszystko to robi po to, żeby te dziewczyny czuły się dobrze. No. Tak, w tamtych latach? Niesamowite. A jak się poznałyście? Znaczy, jak to w ogóle od początku było? Wymyśliła sobie pani ten temat i zaczęła drążyć? Ja robiłam kilka lat temu taki film dokumentalny Political Dress o modzie w czasach PRL-u w Polsce. I ktoś mi rzucił nazwisko Barbary Biba. Ja niewiele, szczerze mówiąc, wiedziałam. Właśnie, przyznam szczerze, że sama też byłam zaskoczona tym, że no coś tam dzwoni, ale bez szału. Bardzo mało. Jak na jej osiągnięcia, nie? Nie wiem, czy winić siebie, czy winić dziennikarzy modowych, którzy może mało nam o tym mówili. Chyba mało. Ja przyznaję się do takiej pewnej delikatnej ignorancji. I jakoś wymyśliłam, że w tym filmie, który jest o Polsce, że ja chcę spotkać tą kobietę. Miałam taką szansę i poznałam ją w Londynie, gdzie zaczęła opowiadać o pierwszej sukience, którą umieściła w katalogu w magazynie Daily Mirror i ta sukienka sprzedała się w 17 tysiącach egzemplarzy i tak zaczęła się rewolucja. I myśmy zaprzyjaźniły się tak zupełnie po ludzku. Ona zaprosiła mnie później z moim mężem do Miami kilkakrotnie. Ja wtedy stwierdziłam, że w Polsce brakuje książki, jakiejkolwiek publikacji, bo w Londynie jest ich dużo. Victoria and Albert's można kupić kilka pięknych albumów o Barbarze. I wpadła mi do głowy taka pozycja. 2 lata temu nakładem wydawnictwa Znaku ukazała się taka rozmowa moja z Barbarą. Ważne jest tylko jutro. Barbara Chulanicki, ważne jest tylko jutro. I jak się jest z kimś blisko, to się nie myśli o najbardziej oczywistej rzeczy. Przecież trzeba zrobić o niej film. I całkiem niedawno miałam różnych takich parę spotkań, między innymi na Doklabie, takim cudownym warsztacie dla dokumentalistów, gdzie Kasia Ślecicka z wielkimi, ogromnymi, pięknymi oczyma mówi: Judyta, naprawdę rób. I tak zaczęło się to wszystko bardzo, bardzo. Barbara od razu chciała w to wejść. I na razie jesteśmy na takim etapie, że robimy trailer tego filmu. Mam dużo różnych spotkań pitchingowych i będziemy patrzeć, w którą stronę pójdziemy z tym projektem. Czyli dajesz trochę temu projektowi prowadzić... Przepraszam, bo przeszłam na ty. Bardzo dobrze. Ale zrobiło mi się to tak naturalnie. Judyta, Ania, jestem. Bardzo mi miło. Kawą możemy się stuknąć w międzyczasie. Tak, zrobimy. Dajesz się poprowadzić trochę temu, co się zadzieje? Daję się trochę poprowadzić, też trochę... Nie trochę. Bardzo chcę być uważna na to, co ona ma do powiedzenia, bo ja nie jestem takim typem reżysera, który gdzieś tak egoistycznie będzie, tu tak zrobimy. Ona ma uczył dialogów. Tak, ona ma różne pomysły i mamy na to czas. Mam dużo bardzo fajnych rozmów z fajnymi ludźmi i myślę, że to... Ja bym chciała, żeby to był taki międzynarodowy projekt, żeby on był takim dobrym dokumentem modowym o takiej też kobiecej sile. Tam jest parę ładnych płaszczyzn. Tam jest parę ładnych płaszczyzn. Moda modą, osobowość. Polska. Kobiecość polska. Polskie pochodzenie. Tutaj coraz więcej osób wie, ale... A jaki ona ma stosunek do Polski? On jest bardzo skomplikowany i dosyć bolesny, ponieważ jej ojciec, który był przepięknym polskim patriotą, przedwojennym konsulem
Rzeczpospolitej, najpierw w Londynie, później w Palestynie, gdy ona była dziewczynką, został zamordowany. Tak. I ona znalazła się w takiej rzeczywistości brytyjskiej później, gdzie ten język polski jest zabroniony, źle widziany. To są bardzo skomplikowane historie tego, co tam się działo w Londynie, ale nie ma. To jest dla mnie bardzo też ciekawe, ta sytuacja z jej polskim obywatelstwem, ponieważ ona nigdy go oficjalnie nie utraciła. Ono przepadło w zamieszkach, które się pojawiały wokół niej i tak namawiam ją, albo sama się tym może zajmę, żeby dostała to polskie obywatelstwo. Tak? Może pewnie. Nawet z honorami, bo myślę, że na to zasłużyła absolutnie. No właśnie o to też pytam, czy ona ma jakiś na przykład żal do Polski, że właściwie ta świadomość w jej ojczystym kraju na jej temat jest średnia? Nie, absolutnie. Nie, ona tego nie oczekuje. Nie, żal nie. Myślę, że ona jest w ogóle taką osobą absolutnie niesamowitą, ponieważ ona właściwie do nikogo nie ma żalu. Ona nieszczęśliwy człowiek, nie? Ona to jest zodiakalny strzelec. Strzelce są niesłychanie pozytywne. Ona naprawdę, naprawdę widzi wszystko w takich barwach radosnych, mimo że miała parę trudnych momentów w swoim życiu. I ta Polska, ona powiedziała mi piękne zdanie kiedyś, jak się poznałyśmy, że musiałam pojechać do Polski, żeby zrozumieć, dlaczego jestem tym, kim jestem. Mówi, że jak pierwszy raz stanęła, ona była pierwszy raz w Poznaniu na festiwalu Art and Fashion, to była jej pierwsza wizyta w Polsce. Mówi, że jak stanęła, jak wysiadła z samolotu, stanęła na ziemi, to poczuła tak silną, ojej, silną siłę, ogromną siłę przyciągania, że to było niesamowite, że jesteś tu i teraz to jest twój dom. Ojej, piękne zdanie. Piękne. Prawda? Że musisz pojechać do tego kraju, żeby poczuć to, kim, dlaczego jesteś tym, kim jesteś. Że ona jest... Myślę, że jak człowiek jest wychowany w takim domu pełnym Polski, no ojciec naprawdę kochał ten kraj. I przez pierwsze 12 lat życia ten ojciec był obecny w domu, się mówiło po polsku, to tego nie można tak wyrzucić ze swojego życia. Oczywiście. To są kluczowe przecież też lata dla człowieka, prawda, nie? Prawda. A mówi po polsku jeszcze coś? Im więcej ze mną spędza czasu... No tak, to coś tam jej się przypomina, nie? No, takie słowa najbardziej oczywiste to jest psia krew. To jest w ogóle ciekawe, ciekawe, bo psia krew, to ja pamiętam, że mój dziadek używał, to było jedyne jego przekleństwo, psia krew. Więc ona ten polski, myślę, że gdyby zaczęła używać, to on by był taki przedwojenny. No, cudne. Cholera, psia krew. No tak. Tak, tak. Także... A jaka jest poza tym, no i tak sobie ją teraz widzę też oczami wyobraźni, że to taka radosna starsza pani, no bo ona już po 80 przecież. Tak, ale starsza pani to... Nie pasuje do niej. Myślę, że mogłaby tak tutaj bardzo poważnie zacząć protestować. Ona jest, myślę, że dużo młodsza od wielu osób w moim wieku, jeżeli chodzi o umysł. Aha. Ten umysł jest totalnie żywy. Ona jest kompletną workoholiczką. Jest to tytan pracy i ona bez tego nie żyje. To znaczy ona musi to robić, ona codziennie coś robi. Tam co chwilę pojawiają się jakieś projekty. Ona teraz zajmuje się projektami wnętrz na Florydzie. Co chwilę pojawiają się jacyś ludzie, którzy chcą coś z nią robić. Szczególnie ostatnio po projekcjach filmu Bohemian Rhapsody o Freddie Mercury. Gdzie który był klientem przecież jej Biby. Nie dość, że klientem, to podobno jednym z pierwszych mężczyzn, którzy testowali kosmetyki, bo w Bibie, Biba była pierwszym miejscem, gdzie można było próbować kosmetyków, z czego podobno Freddie Mercury ochoczo korzystał. O tak, o ja. Ale w tym filmie jest taka dosyć duża scena z Biby i ludzie zaczynają tak myśleć, a Biba. Widzisz, czyli tak, no. To jest jakiś impuls. Jakiś impuls. To jest śmieszna anegdota po Frediego. Tych anegdot jest mnóstwo. Jak się spędza czas z Barbarą, to współczuję ci montażu. I cięcia brutalnego. Na szczęście mam świetnego montażystę, także pozdrowienia dla Kuby. Freddie Mercury, jeszcze nie było go na to stać, ale podobno wszędzie jeździł taksówkami, mówiąc, że pewnego dnia będzie go na to stać. Uwielbiam ten sposób w ogóle myślenia. Tak działa, myślę sobie, że... No, podobno. Prawda, że to projekcja, tak zwana projekcja wewnętrzna. A ona jest majętną kobietą? Nie wiem, to zależy, wiesz, jakby no...
A ja jak się zaglądam, nosi? Ja nie zaglądam do jej prywatnych i bankowych rachunków. I ubiera się wyłącznie na czarno. Ma czarne okulary, których nie zdejmuje. Mnie się udało dwa razy w życiu zobaczyć ją bez nich, ale nawet nie chciałam jej do tego zmuszać, ponieważ ona się nie czuje komfortowo z tym i to nie było mi potrzebne. Czarne paznokcie, matowa czerń. Ja zawsze przywożę jej z Polski taki fajny lakier polskiej firmy, która piękne te lakiery produkuje. Więc czarne matowe lakier, czarne parę genialnych takich marynarek, które potrafi kupować w Zarze, ale na przykład nie ma taką jedną skórzaną kurtkę Ricka Owensa, że Barbara ma tą fiksację dotyczącą ramion. Te ramiona muszą być takie bardzo pięknie skrojone. No właśnie, ramiona... bo to jest właśnie człowiek mody, nie? Tam wszystko musi być... To jest być... człowiek mody i wiesz, że to jest fascynujące, bo ona uwielbia zabierać mnie do takich drogich shopping mall, centrów z nazwami, bardzo cię proszę. Centrów handlowych, gdzie oglądamy różne rzeczy i on mówi, zobacz, to jest beznadziejne, zobacz jak kopiują. Robi, wiesz, robi dziesiątki zdjęć. Żyje tym, nie? To jest pasja. Tak, żyje. No bo tam historia była, popraw mnie, jeśli się mylę, ale zdaje się, że w którymś momencie tam dosyć mocno podupadła ta Biba, nie? Wiesz, to jest taka historia... Nie tyle upadku, co utraty zwykłej. I takiego spadku z wysokiego konia, niestety. Bardzo wysokiego, ale też wydaje mi się, że to był dosyć poważny pech, ponieważ to był taki moment, gdzie Londyn był uwikłany w strajki, brakowało światła, elektryczności, ale to jest jakby... Taki czas. To jest jakby taki mniejszy aspekt tego. Większym jest to, że Barbara i jej mąż, aby móc otworzyć tą dużą Bibę, która była siedmiopiętrowym domem towarowym, sprzedali część udziałów. Tak często robią projektanci. Tak? Wiemy, jakby mało kto z nazwisk w modzie obecnie posiada swoje firmy. Oni tego nie posiadają. I okazało się, że już w momencie podpisania tej umowy, że są straceni, ponieważ ta firma, która weszła z nimi... podeszła do tej umowy, została kupiona przez człowieka, któremu zależało wyłącznie na budynku. Więc pojawili się tacy panowie, tak zwani panowie w garniturach z cygarami i dla nich jakaś dziewczyna, kobieta, która tam jakieś kiecki, tanie dla tych, po co? Oni chcieli budynek, więc oni stopniowo zaczęli z Barbary ust, brzmi to bardzo tak dramatycznie, bo ona bardzo to przeżywa, zaczęli doprowadzać do upadku tej firmy. W co ja wierzę, że to jest całkiem możliwe. I oni w pewnym momencie, ona tak dużo ją to kosztowało, że stwierdzili, że odchodzą, że już nie walczą, że już nie ma o co walczyć. Barbara Hulanicki, czy Hulanicka po polsku mogę powiedzieć, prawda? Twórczyni ja sobie odczytam, bo to jest jakaś taka kwintesencja jej życiorysu. Malutkiego sklepu w Londynie w późnych latach 60., który zamienił się w ogromny dom towarowy na High Street, Kensington. No i właśnie, i David Bowie, i Freddie Mercury, i różni tacy tam bywali. Wnętrza pochodziły z hollywoodzkich filmów, to sobie państwo mogą wyobrazić w tamtych latach. Bajkowy ogród na dachu z tymi żywymi flamingami posiadała już wtedy i to jest w ogóle czad. Pierwsze kosmetyki dla ciemnoskórych kobiet, pierwsze próby makijażu to też tam. No, niezwykła kobieta to nasza Polka, więc fantastycznie jest wiedzieć o niej coś więcej. Powiedz, kiedy dowiemy się z twojego filmu? Kiedy planujesz premierę? Ja jestem dosyć szybka, więc ja najchętniej bym skończyła to wszystko w rok. Dobrze. Ale rok to jest takie absolutne minimum, bo bardzo chciałabym móc porozmawiać z ludźmi z tamtych lat, którzy mieszkają w Londynie, są rozsiani po świecie lub też są tak ważni i sławni, jak na przykład Ronnie Wood, czy Twiggy, czy Annie Lennox. Annie Lennox podobno podeszła do niej w restauracji w Londynie, prawie że uklękła przed nią, mówiąc dziękuję, to dzięki tobie my, dziewczyny tamtych lat, wyrywałyśmy się z szarzyzny. O ja, jakie ważne słowa. Więc ja naturalnie będę robiła taką pogoń za tymi ludźmi, co wiadomo jest dosyć trudne. I to też może być czasochłonne, ale będę się starała. Warto. Myślę, że warto. Na razie jesteśmy w takim momencie początku, zupełnego początku. Roboczo nazywa się to Moja Wielka Biba.
My Big Biba. Ciekawe, ciekawe. Co także proszę trzymać kciuki. Trzymamy i czekamy. Poczekamy, bo myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że warto. Dzięki raz jeszcze, że znalazłaś tę chwilę, ja żeby w tym jet lagu, za zaproszenie. Który za bardzo. Chwilę ci się rozpocznie, jednak troszkę się podzielić tym, co przeżyłaś. Judyta Fibiger była z nami, reżyser, scenarzystka, producent. No i czekamy na Bibę, wielką, moją wielką Bibę. Dzięki. Niezbywalny sen, sam się sobie śnię, idę w poprzek.